Cieszę bardzo, że w pierwszej połowie Janek Pawłowski nie zdobył kolejnej bramki. Był to dla niego wspaniały moment. Dwa mecze, dwie bramki. Bardzo ładna akcja całego zespołu. Zakończona świetnym podaniem Rafała Grzyba. Zabrakło może troszeczkę doświadczenia, może troszeczkę lepszego podania, bardziej wypieszczonego od Rafała, ale w dalszym ciągu będziemy stawiać na tego zawodnika. Cieszę się bardzo, że Cetkowicz pokazał to, co pokazał w Krakowie, czyli to, że jest świetnym piłkarzem, że świetnie sobie radzi w trudnych momentach, że w pojedynkę potrafi rozpędzić akcję, dużo piłek wygrywa w środku pola, prowadząc z przeciwnikiem na plecach, bardzo mało piłek traci. Myślę, że to był bohater bezwzględnie naszego meczu. Cały zespół nas zasłużył na słowa uznania. Najtrudniej jest wygrać 1-0, jak jesteś minimalnie lepszy, a może nawet i nie lepszy. Strzelać jedną bramkę nie pozwala sobie po raz pierwszy w 11 rozegranych meczach. Straciliśmy mnóstwo bramek. Nie straciliśmy bramki, z tego się bardzo cieszę. Myślę, że nie straciliśmy bramki, to plus. Dalej prowadzimy w klasyfikacji fair play, bo chyba tylko jedna żółta kartka, także robimy to z gracją. Nie potrzebujemy do tego fauli na przeciwniku i to też mnie bardzo cieszy. Dziękuję. Thank you.